Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Major rezerwy, pilot Arkadiusz Szczęsny. Po raz trzeci jest moim i Państwa gościem. Dwa pierwsze wywiady cieszą się niesłabnącą popularnością. Pierwszy materiał obejrzało już prawie 115 tysięcy widzów, a drugi zbliża się już do 100 tysięcy. Mamy więc tutaj wielkie pragnienie zrozumienia, czym naprawdę jest katastrofa smoleńska. Przypomnę, pan major w dwóch pierwszych wywiadach w sposób przekonujący pokazał, w jaki sposób Lech Kaczyński i generał Andrzej Błasik, a pośrednio również Jarosław Kaczyński, odpowiadają za doprowadzenie do katastrofy smoleńskiej. Pokrótce, chodzi o incydent w sierpniu 2008 roku, w którym Lech Kaczyński wydał przestępczy rozkaz bezprawny, aby kapitan lotu prezydenckiego samolotu Grzegorz Pietruczuk wleciał w przestrzeń wojenną Gruzji, wylądował w Tbilisi, naraził życie pasażerów. Kapitan Pietruczuk nie wykonał tego bezprawnego rozkazu, oparł się naciskom, skończyło się to dla niego zmasowanym hejtem, fałszywymi oskarżeniami o tchórzostwo, również skutkowało to zakończeniem jego wojskowej kariery. Tymczasem wówczas zapadły decyzje i Lech Kaczyński do spółki z generałem Andrzejem Błasikiem rozpoczęli demontaż procedur bezpieczeństwa, które skutkowały tym, że w locie do Smoleńska, jak wszystko na to wskazuje, i to stan faktyczny i istniejące dowody w postaci nagrań, zarówno z kabiny pilotów, jak i z poprzedzających rozpoczęcie lotu, iż faktycznym kierującym był w randze instruktora, kierującym tym Inspektora. inspektora generał Andrzej Błasik, ponieważ kapitan Protasiuk wiedział o tym, że nie ma prawa wystartować i nie chciał startować, ponieważ nie miał wystarczających uprawnień do tego, aby próbować lądować przy tej pogodzie, która była. I dziś mamy porozmawiać o matactwie. Matactwie, które nastąpiło po katastrofie, po to, żeby ukryć prawdziwych sprawców, czyli generał Andrzej Błasik przy pomocy Lecha Kaczyńskiego i pośrednio Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie są te kluczowe dowody matactwa? Witam Pana jeszcze raz, witam Państwa. Cały przemysł pogardy i tego matactwa powstał zaraz po katastrofie smoleńskiej. W trakcie jeszcze działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i Komisji pod przewodnictwem Jerzego Millera. Członkowie zespołu parlamentarnego, który został powołany 8 lipca 2010 roku, zaraz po katastrofie, robili wszystko, żeby przeciwdziałać pojawiającym się w przestrzeni publicznej, medialnej informacjom, które w jakikolwiek sposób prowadziłyby do oskarżenia generała Błasika odpowiedzialność za katastrofę, ze względu na to, że natychmiast zostałyby fakty połączone z braćmi Kaczyńskimi i incydentem gruzińskim. Wszystkie działania Macierewicza, bo Macierewicz został ikoną całej tej grupy, która próbowała ukryć te wszystkie informacje. Człowiekiem, który bierze pełną odpowiedzialność za to, że przez tyle lat prokuratura wojskowa wpierw i w tej chwili prokuratura Ziobry nie doprowadziła do sytuacji, w której katastrofa smoleńska zostałaby wyjaśniona. Do dziś jest niewyjaśniona oficjalnie przez prokuraturę, mimo że istnieją w prokuraturze wszystkie dowody na to, o czym mówię, znaczy o winie generała Błasika, pośrednio winie Kaczyńskich. Tych informacji prokuratura nie ujawni. I tutaj Macierewicz z całą machiną tą propagandową blokował wszystko od samego początku.
2011 roku w lipcu też zostało wydzielone ze śledztwa sprawieckiego specjalne, osobne postępowanie dotyczące fałszowania dokumentów w dowództwie sił powietrznych w sekretariacie generała Andrzeja Bosika. Szefem sekretariatu był niejaki pułkownik Głąb, późniejszy dowódca garnizonu Warszawa. I to osobne postępowanie toczyło się do momentu, w którym Macierewicz przejął w 2016 roku, 15 roku tekę ministra obrony narodowej. W międzyczasie wszystkie działania prokuratury, które i informacje spływające z prokuratury, które były niewygodne dla tej sekty Macierewicza, były w jakikolwiek, w każdy sposób deprecjonowane. Ich waga była umniejszana, a wszystko to, co nie było potwierdzeniem zamachu i wybuchów i tych mgieł i tak dalej, było natychmiast wycierane po prawej stronie mediów tych prawicowych i te informacje spływały, że prokuratura mówi nieprawdę. Nawet wręcz dochodziło do sytuacji, Komisja Badania Wypadków Lotniczych Bilera też mówi nieprawdę i tak dalej, i tak dalej. Lasek mówi nieprawdę, wszyscy mówili nieprawdę, bo byleby tylko potwierdzać kwestię zamachu i kwestię odpowiedzialności Rosjan za katastrofę smoleńską. Jakie dokumenty sfałszowano w 36. pułku? Co takiego zrobiono? To znaczy, z moich informacji wynika, że w Dowództwie Sił Powietrznych i 36. pułku fałszowane były rozkazy dzienne, plus w Dowództwie Sił Powietrznych były fałszowane dzienniki prowadzonej korespondencji, czyli dokumenty wychodzące i dokumenty przychodzące do Dowództwa Sił Powietrznych, do Dowództwa Sił Powietrznych. Z moich informacji wynika, że z Nowogrodzkiej i z Kancelarii Prezydenta do Dowództwa Sił Powietrznych, do Dowództwa Sił Powietrznych trafiło 11 pism z naciskami na dowódcę sił powietrznych, żeby wyeliminował w sposób prawny dowódców załóg z procesu decyzyjnego na pokładzie samolotu. Czyli Po to, mówimy, żeby prezydent Lech Kaczyński mógł decydować. Czyli mówimy o tym, że po tym, kiedy pilot lotu do Tbilisi odmówił wykonania przestępczego rozkazu wlecenia w strefę działań wojennych i narażenia życia, rozpoczęto naciskanie na to, żeby przeprowadzić zinstytucjonalizowane przejęcie kontroli nad samolotem prezydenckim przez prezydenta, żeby to on faktycznie zarządzał tym procesem. To znaczy pośrednio, ze względu na to, że bezpośredniej możliwości nie było, Błasik wykorzystał, Błasik stworzył grupę pilotów, która opracowała tak zwane wytyczne do lotów inspektorskich. Wykorzystano tutaj, został taki kruczek prawny, który pozwalał osobie kontrolującej załogę dowodzić załogą, bo zgodnie z regulaminem lotów osoba kontrolująca dowódcę załogi na całym świecie i u nas też tak było, jest dowódcą załogi. Powiedzmy instruktor, który leci z pilotem szkolonym, nawet jeśli ten pilot robi jakieś dodatkowe uprawnienia, czy kontroluje się tego pilota, to on nie jest dowódcą załogi. Dowódcą załogi jest zawsze instruktor, a w tym wypadku inspektor. W piśmie, które panu udostępniłem, jest wyraźnie powiedziane, że inspektor musi mieć funkcję pilot-instruktor. Po to właśnie, żeby móc kontrolować człowieka, z którym leci. Sytuacja, w której Błasik podpisał te wytyczne, pozwalała człowiekowi, który posiadał odpowiednią pismo z dowództwa sił powietrznych, upoważnienie do kontroli załogi, pozbawić dowódcę załogi możliwości decydowania na pokładzie statku powietrznego.
Ale i w tym momencie ten człowiek, który był inspektorem zatwierdzonym na dany lot z prezydentem, mógł spełniać polecenia prezydenta. I w ten sposób wyeliminowano dowódcę załogi, kapitana, majora, podpułkownika czy porucznika, dowódcę załogi wyeliminowano z procesu decyzyjnego na pokładzie samolotu. Prezydent po prostu nie życzył sobie, żeby byle jaki pilot, byle jaki oficer, młody oficer, decydował za niego. I stąd powstały te wytyczne. Czyli oni, mając świadomość, że w świetle tego, co tutaj pan ujawnia i w świetle tego, jak wyglądają dokumenty, rekonstrukcja tego wydarzenia, która się rozegrała, tego dramatu, który się rozegrał rano w 2010 roku, polegała na tym, że pilot Arkadiusz Protasiuk odmawia lotu, ponieważ nie ma uprawnień. Następuje słynna kłótnia pomiędzy nim a generałem Błasikiem. Generał Błasik jako instruktor przejmuje dowodzenie. Śladem jest to, że Jako inspektor przejmuje dowodzenie. Przejmuje dowodzenie i to on melduje prezydentowi. Dlatego on jako tak, kapitan. Dlatego to on melduje prezydentowi, a przy trapie stoi świętej pamięci Arek Protasiuk i po prostu bardzo przygląda się temu, ale z trwogą. I nakazuje lot w sytuacji, kiedy załoga niewyszkolona do lądowania w takich warunkach dostaje polecenie, no, bardzo dość specyficznego. Przede wszystkim dostała polecenie startu z Warszawy, bo tych rzeczywistych warunków, jakie panowały w Smoleńsku, znaczy prognoza była, ale rzeczywistych warunków w Smoleńsku nikt nie znał. I tutaj Błasik sobie wymyślił w ten sposób, że poleci do Smoleńska i zobaczy, co się dzieje rzeczywiście w Smoleńsku, jaka jest pogoda, prawda? Ale dowodził już w tym momencie załogą, której rozkazał start. Jako dowódca, jako inspektor mógł to zrobić, przejmując dowodzenie załogą, Czyli mamy. posiadając takie, a nie inne. Czyli ci ludzie, którzy znali tą prawdę i mając świadomość tego, do czego doszło, co jeszcze chciano ukryć tymi matactwami? Czyją odpowiedzialność? No bo tu mamy, ludzi, gdyby pan miał wymienić ten katalog ludzi odpowiedzialnych, no to zaczęliśmy od trzech. Mamy. Znaczy, powiem tak, kancelaria prezydenta, to między bajki można włożyć, że kancelaria prezydenta nie organizowała lotu do Smoleńska. Organizowała go w pełni, a odpowiedzialny był pan Stasiak i pan Sasin, co zresztą w dokumentach można znaleźć i zresztą sam pan Duda, jeszcze wtedy nie prezydent, zaraz po katastrofie, na jednym z posiedzeń zespołu parlamentarnego Macierewicza był przesłuchiwany w tej sprawie. I tam powiedział otwarcie, wprost, że organizacją zajmował się pan Sasin i pan Stasiak. I to jest... Pan Stasiak To jest... zginął w katastrofie. To był... Więc jeśli pan Stasin twierdzi, że nie uczestniczył w przygotowywaniu wizyty całej, to po prostu kłamie i tyle. Teraz tak, przejdźmy dalej. Jeśli Błasik wykonał te wytyczne na polecenie prezydenta i pod ich naciskiem z kancelarii z Nowogrodzkiej i pod naciskiem prezydenta, dalej potoczyły się sprawy pod komisji Macierewicza, znaczy pod komisji jeszcze wtedy zespołu parlamentarnego, w tym kierunku, żeby jak najdłużej utrzymywać sprawę zamachu, utrzymywać sprawę wybuchów i cały czas utrzymywać społeczeństwo w przekonaniu, że trwają jakieś tam badania, że potwierdzają wybuchy, że potwierdzają eksplozje, że potwierdzają jakieś tam inne cuda. Wręcz Macierewicz donosił na prokuratorów wojskowych, że potwierdzają nieprawdę, bo tylko on zna prawdę o wybuchach i tylko obliczenia Biniendy, Nowaczyka i tych wszystkich innych czarodziei od wypadków lotniczych są prawdziwe i mają sens.
I tak dotrwali do momentu przejęcia władzy. I na tym, między innymi, że tworząc tą mistyfikację zamachową, dotrwali do wyborów. I na tej mistyfikacji zdobyli elektorat. Elektorat, który pozwolił im przejąć władzę. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy tylko Macierewicz, znaczy w ogóle PiS przejmuje władzę? Pierwsze, co się dzieje, to Macierewicz zostaje powołany na ministra obrony narodowej, na stanowisko szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jedną z pierwszych jego decyzji jest to, że rozwiązuje Naczelną Prokuraturę Wojskową, która do tej pory była tą kością niezgody, tym elementem, który szkodził mistyfikacji smoleńskiej. Tak samo, jeśli chodzi o raport Millera, też był raport Millera cały czas w jakiś sposób deprecjonowany, poniżane były wszystkie wyniki badań i tak dalej, i tak dalej. Ta mistyfikacja trwa do dzisiaj, ale w momencie, kiedy Macierewicz przejął władzę w Ministerstwie Obrony Narodowej, tak jak mówię, pierwsze co zrobił, rozwiązał Naczelną Prokuraturę Wojskową i rozpędził wszystkich prokuraturów na cztery wiatry po całej Polsce. Po to tylko, żeby oczywiście przejąć całą dokumentację katastrofy smoleńskiej i przekazać ją w ręce pana ministra Ziobry, prokuratora generalnego ministra i ministra sprawiedliwości Ziobry. Ta cała dokumentacja trafiła i teraz do Ziobry. I teraz wyobraźmy sobie, że wszystko jest podporządkowane zamachowi i wszystkim tym heksogenom i tak dalej, tym wszystkim bajkom smoleńskim o zamachu. To wszystko jest podporządkowane tej jednej narracji i ta władza na tej narracji cały czas jedzie, wykorzystuje ją, bo wie, że daje jej to elektorat. Ale tak jak mówię, to są informacje nieprawdziwe. To wszystko to, co stworzyła podkomisja, wpierw zespół parlamentarny Macierewicza, a później podkomisja Macierewicza, bo Macierewicz od razu, jak tylko wszedł na stołek ministra obrony narodowej, natychmiast stworzył przepisy pozwalające na stworzenie podkomisji. W Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To wyjaśnijmy po prostu, że początkowo to był po prostu zespół parlamentarny, czyli po prostu tak jest klub towarzyski posłów opozycji, którzy zajmowali się po prostu katastrofą smoleńską, a Macierewicz im stworzył im umocowanie instytucjonalne i budżet im dał. Dał im miliony złotych, ciężkie miliony złotych. Oczywiście. No, ci ludzie przez kilka lat pracowali za jakieś tam niewielkie pieniądze, podejrzewam, a w tym momencie otwierały się drzwi, które pozwalały z budżetu państwa czerpać olbrzymie pieniądze. Ja tutaj przypomnę, dzięki ustaleniom pana Krzysztofa Brejzy wiemy, że na początek roku 2022, bo komisja, mimo że skończyła podobno pracę, nadal pobiera te wynagrodzenia gigantyczne, wydano, drodzy państwo, ponad 25 milionów złotych. I jeszcze się wydaje te pieniądze. Senator Krzysztof Brejza ujawnił 30, ponad 30 milionów. Ale ja twierdzę, że to jest zdecydowanie więcej. Chociażby sam zniszczony tu 154 numer 102 boczny, ten drugi Tuporew, który został całkowicie zniszczony i on się do niczego nie nadanie. A w tym momencie, kiedy oni otrzymywali go w ręce, ten samolot był sprawny i można było go i w stanie naprawdę zaraz po remoncie. Także ten samolot można było spokojnie sprzedać za 60 do 70 milionów złotych. Także to już jest 100 milionów, ale twierdzę, że budżet tej podkomisji Macierewicza przekroczył 100 milionów i to myślę, że sporo. I myślę, że się nie mylę. Jeśli chodzi o to, że tak jak pan powiedział, z zespołu ludzi nieformalnego stworzony został zespół profesjonalistów zatwierdzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, prawda? Więc wzrosła
sama, samo, sama, no zyskali, prawda? Ich wszystkie wywody zyskały na tym, że są, mają poparcie Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym czasie, jak Macierewicz pełnił obowiązki ministra obrony narodowej, jeszcze był czwarty, jak to było, to czwarta konferencja smoleńska. Czwarta konferencja smoleńska, na którą pan Duda, do której napisał pan Duda list taki do wszystkich członków tego i ludzi, którzy brali udział w tym czwartej konferencji smoleńskiej, że trzyma za nich kciuki i tak dalej, i tak dalej. Więc sam prezydent uprawdopodobniał zamach i to był wprost zwolennikiem. pisał, wprost pisał na tym swoim Twitterze o zamach. Spisał, więc potwierdzał jako zwierzchnik sił zbrojnych i prezydent Rzeczpospolitej. Więc tutaj ta siła przekazu, nie dość tego, że z mediów publicznych, z Pałacu Prezydenckiego, z Ministerstwa Obrony Narodowej, ze wszelkich miejsc, które były związane z władzą, była tak silna, że powstał ten elektorat potężny. Na początku przecież PiS miał 50 kilka procent, nie? Ale od tamtego czasu powoli, powoli, powoli tracą ten swój elektorat ze względu na to, że ludzie zaczynają rozumieć, co się rzeczywiście stało. No przede wszystkim nie pokazali żadnych dowodów. Wszystkie dowody, Tak. które się pojawiają w przestrzeni publicznej, przeczą zamachowi. No weźmy na przykład świetny dokument Piotra Świerczka z TVN-u Siła kłamstwa, który obnażał Antoniego Macierewicza, w reakcji na co Macierewicz próbuje wprowadzać jakąś instytucjonalną cenzurę, wysyła tam Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, próbuje zakrzyczeć prawdę, zastraszyć, próbuje tak naprawdę, no oczywiście nie ma żadnych argumentów, no został tam bardzo mocno obnażony mechanizm ukrywania prawdy. Dodajmy do tego rażącą niekonsekwencję, czyli ogłoszenie tego zamachu przez Jarosława Kaczyńskiego 1 kwietnia 2022 roku. Termin, timing tego sugeruje, że Kaczyński się czegoś bał, bo umówmy się, nawet on rozumiał, że ogłaszanie takiej rzeczy 1 kwietnia jest fatalnym skojarzeniem. To jest raz. Dwa, ogłaszanie tego bez żadnych dowodów. To jest druga rzecz. Trzecie, bez żadnych dowodów, które się pojawiły w przestrzeni publicznej. Trzecią rzeczą jest to, że za tą ogłoszeniem i de facto pomówieniem, no bo albo oskarżeniem, jak kto woli, Rosji o sprawstwo katastrofy smoleńskiej nie idą żadne działania dyplomatyczne. Polska nie wzywa sojuszników, nie przedstawia im dowodów, które posiada na to, że została zaatakowana, nie próbuje nawet konsultacji, do których ma prawo w trybie artykułów o sojuszu NATO. Mało jeszcze tego, nie następują żadne reperkusje w relacjach dyplomatycznych z Rosją. Wygląda to po prostu jak to jakieś kompletnie niepoważne zachowanie. Mam tutaj też jakąś taką dziwną, powiem, ślepotę czołowych mediów, które nie cisną przedstawicieli rządu, władzy, Prawa i Sprawiedliwości, nie dopytują się, jak to możliwe, że szef partii, ale także przy aprobacie, bardzo takiej oszczędnej, ale jednak aprobacie Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy, nie idą żadne działania. Mamy do czynienia z jakąś taką gigantyczną inscenizacją, która jest przebijana przez nielicznych, ale jednak, no powiem szczerze, dla mnie ten jednak ta reakcja opozycji, reakcja dziennikarzy niezależnych, no powinna być jednak mocniejsza. Mamy do czynienia z jakimś gigantycznym kłamstwem w biały dzień. To sam pan widzi, że te wszystkie kłamstwa, które dziennikarze plus ludzie, plus eksperci, plus ludzie z lotnictwa, którym zależy na tym, żeby to poprawić, żeby to wykazać, są działania agresywne natychmiast ze strony Macierewicza, ze strony polityków PiS, rządu PiS i tak dalej, i tak dalej. Przecież sam pan Duda też agresywnie reaguje, jeśli ktoś mówi o tym, że zamachu nie było, prawda? Pan Morawiecki to samo.
potwierdzi, zapotwierdza zamach. To są ludzie przecież myślący, to są ludzie naprawdę inteligentni i coś tam, no przecież to są zasady fizyki na poziomie szkoły podstawowej. Więc ci ludzie albo cynicznie kłamią i cynicznie wprowadzają tą propagandę, albo rzeczywiście nic nie wiedzą, co się stało i trzeba im wytłumaczyć. Nie, oni na pewno mają informacje na poziomie służb, na poziomie prokuratury. No, Zbigniew Ziobro, proszę zobaczyć, że we wrześniu tego roku no, przyszły dowody, kolejne dowody, bo tych dowodów przecież jest setki, jeżeli nie więcej, takich poważnych dowodów, że żadnego zamachu nie było, że oględziny ciał ofiar nie potwierdzają w żaden sposób, że doszło do ofiar w wyniku wybuchów, o których opowiada Brednie Macierewicz i spółka. I Zbigniew Ziobro wypuszczając taki... Milczy, ale Ziobro i prokuratura krajowa milczy, po prostu milczy. Oni wypuścili ten przeciek, bo to tam się panowie się okładają. On tak naprawdę... Nie, no ten przeciek był kontrolowany ze względu na to, że ktoś zaczął kopać dołki za mocno pod Ziobrą i Ziobro po prostu ujawnił jakiś tam fragment tego, albo po prostu powiedział, jeśli mi podskoczycie, to zrobię to i tamto i koniec. Nie? I na tej zasadzie działa to do dzisiejszego dnia. I będzie działało jeszcze przez chwilę. Te blokady z jednej i z drugiej strony. Ale proszę zobaczyć, że no przecież ci ogłaszają zamach, a prokuratura w żaden sposób tego zamachu nie potwierdza im. Bo nikt nie komentuje i nie, ale moim zdaniem Ziobro i prokuratura popełnia przestępstwo zaniechania, bo jeśli prokuratura ma, zespół numer jeden prokuratury krajowej ma wszelkie dowody na to, że zamachu nie było, ma ekspertyzy biegłych i te ekspertyzy całkowicie wykluczają zamach, to prokuratura nie powinna moim zdaniem pozwolić działać hochsztaplerom takim jak Macierewicz, prawda? Nie powinna absolutnie na coś takiego pozwalać, bo to jest po prostu przestępstwo, to jest potwierdzanie nieprawdy, to jest mataczenie w sprawie katastrofy Smoleńskiej. I tutaj prokuratura Ziobro powinna stanąć na, tak jak zachować się jak prokuratura. Jeśli ktoś rozpowszechnia w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, to powinien być natychmiast pozwany, znaczy no, nie pozwany, tylko no, przeciwko niemu powinno się wszcząć jakieś śledztwo. Nie? A my się robić chodzi. W jakim celu to robi? Jakie to może mieć negatywny wpływ na Polskę? Bo mamy do czynienia z jakimś naprawdę snem wariata, to znaczy. Dokładnie tak. To jest sen wariata. To jest coś, co w normalnym państwie nigdy nie powinno się zdarzyć między normalnymi ludźmi. Ludzie, którzy siedzą w prokuraturze, prokuratorzy, którzy badają sprawy i wiedzą, że zamachu nie było i czytają codziennie o zamachu Macierewicza i to wszystko jest cały czas w przestrzeni publicznej i cały kraj, cały naród jest oszukiwany, no to jest też mataczenie moim zdaniem. Mataczenie prokuratury, która nie usuwa z przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji nakręcanych przez Macierewicza. Przez wszystkich typu, no, sam potwierdził sam Duda zamach, potwierdził Morawiecki zamach, potwierdził Kaczyński zamach, Macierewicz cały czas potwierdza i tak dalej, i tak dalej. No przecież to powinno zniknąć z przestrzeni publicznej, jeśli prokuratura ma wyniki śledztwa i tam nie ma żadnego wybuchu, żadnej informacji o wybuchu, o eksplozjach, o trotylu, o pentrycie i jeszcze mówię o czym. Mamy do czynienia z takim mechanizmem kłamstwa. Z tego, co pan mówi, rysuje się obraz, że Jarosław Kaczyński musiał delegować Macierewicza na szefa MON-u, ponieważ Macierewicz miał misję do wykonania, żeby ukryć prawdę o faktycznych przyczynach katastrofy smoleńskiej, więc tam musiał pójść polityk, który po prostu będzie mataczył. Tak, dokładnie tak. On parasolem przykrył wszystkie informacje i wszystkie śledztwa przeprowadzone przez Naczelną Prokuraturę Wojskową i w tej chwili to te materiały są w posiadaniu Ziobry i tam nic absolutnie i nikt tego nie ujawnia, tego co zespół pana Bilkiewicza opracował, co opracowali biegli innych specjalności. Tego nikt absolutnie nie bierze pod uwagę, to leży gdzieś tam w archiwach
prokuratury. I jedyną nadal funkcjonującą prawdą jest prawda o zamachu smoleńskim. Czy to nie mówmy się inaczej, to nie jest funkcjonująca prawda, tylko to jest funkcjonujące kłamstwo. Kłamstwo. No, znaczy w cudzysłowie, prawda. Czy to jest taka próba? Ja jeszcze wrócę może do kwestii obejmowania stanowiska przez Macierewicza jako ministra obrony narodowej. Macierewicz bardzo nie lubił generała Majewskiego. Generał Majewski został wyznaczony po katastrofie smoleńskiej na dowódcę sił powietrznych po Błasiku ze względu na to, że był człowiekiem, który gwarantował przywrócenie procesu szkolenia lotniczego i dowodzenia lotnictwem na właściwe tory. I generał Majewski pierwsze, co zrobił, wchodząc na stanowisko dowódcy sił powietrznych, wyrzucił Wosztyla, porucznika Wosztyla z sił zbrojnych i przejął dowodzenie lotnictwem. I przez 6 lat praktycznie nie było żadnego wypadku większego ani katastrofy. Stworzył podwaliny, takie fundamenty pod prawidłowy proces szkolenia lotniczego, pod prawidłowy proces dowodzenia lotnictwem. I co się dzieje, jak wchodzi Macierewicz? Macierewicz natychmiast zwalnia generała Majewskiego, człowieka, który stworzył bezpieczeństwo w lotnictwie. Natychmiast go zwalnia z funkcji dowódcy sił powietrznych. Ba, co ciekawe, tuż po tym do łask wraca, tutaj dlatego wcześniej wspomniałem o panu pułkowniku Głąbie. Pan pułkownik Głąb, tak jak mówiłem wcześniej, było prowadzone postępowanie w sprawie fałszowania dokumentów w sekretariacie dowództwa sił powietrznych, którego szefem był pan pułkownik Głąb. Tuż po pan pułkownik Głąb był pupilem pana Macierewicza. I pierwsze, co się dzieje, tak jak mówię, no znikają akta dotyczące fałszowania dokumentów, to po pierwsze. Po drugie, pan pułkownik Głąb zostaje nieawansowany, tylko otrzymuje stanowisko dowódcy garnizonu Warszawa. I w zasadzie to cały czas Macierewicz ma pieczę nad tym, nad jego karierą od tamtej pory. Kilka miesięcy po tym, jak pan pułkownik Głąb został dowódcą garnizonu Warszawa, prezydent Andrzej Duda awansuje go na pierwszy stopień generalski. Dosłownie w marcu chyba, tak, w marcu 2016 roku pan pułkownik Głąb obejmuje dowództwo garnizonu Warszawa. Ach, o ile dobrze pamiętam, w lipcu 15 albo 11 lipca zostaje generałem brygady, ma awansowanym przez Dudę. Jako jeden z pierwszych generałów w ogóle awansowanych przez prezydenta Dudę. Przepraszam. I jego kariera dalej rozwija się dosyć szybko, ze względu na to, że dosłownie tam po 2 latach dostaje, czy nawet po roku, po 2 latach dostaje awans na generała dywizji i zostaje wysłany do Stanów Zjednoczonych, do NATO na stanowisko takie dosyć intratne. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no, jeśli prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie fałszowania dokumentów w gabinecie pana pułkownika Głąba, no to normalne było, że jego kariera była wstrzymana do momentu, aż postępowanie prokuratury nie zostanie zakończone. Więc dlatego twierdzę, że zostało zakończone i zamiecione pod dywan, bo tak jak mówię, pan pułkownik Głąb awansował. Tutaj taka może dygresja odnośnie miesięcznik smoleńskich i wieńca, który pan Komosa umieszcza pod schodami smoleńskimi. Żołnierze pana właśnie pułkownika Głąba odbierali te wieńce panu Komosie.
za każdym razem wyszarpywali wieniec, w którym było napisane, że odpowiedzialny za katastrofę jest pan Lech Kaczyński, prawda? Ma to swój wydźwięk, moim zdaniem. Poza tym no, pan generał Gołąb był dosyć usłużny w stosunku do władzy, ze względu na to, żeby do, no tak mówię, chociażby, to jest jedno pismo, którym rozkazał swoim wszystkim żołnierzom podległym oglądać jedynie słuszną telewizję w postaci telewizji TVP Info i żeby nie, żołnierze nie korzystali, broń Boże, z innych źródeł informacji dotyczących bieżących wydarzeń w kraju, prawda? No to takie symboliczne działania, ale mówię, to w tej chwili pan pułkownik, generał Głąb jest za oceanem i tam sprawuje swoją dalszą karierę. Nagroda, tak? Za pomoc w Tak myślę, bo to, no mówię, to postępowanie nie zostało zakończone przez Naczelną Prokuraturę Wojskową. To, które dotyczyło fałszowania dokumentów czy w Dowództwie Sił Powietrznych. Sekretariacie pana pułkownika Głąba. Czyli mamy tak Więc naprawdę, jakby pan miał ten szeroki zakres. W pierwszych materiałach pojawiły się nam osoby Lecha Kaczyńskiego jako tego poruszyciela, czyli tego sprawcę, który wymaga od Andrzeja Błasika człowieka, tutaj dodajmy, który nie tylko był ich nominantem, był też człowiekiem, to warto podkreślić, któremu Kaczyńscy uratowali karierę, kiedy nie zapłacił stanowiskiem po katastrofie kasy, czyli dramacie, który miał miejsce na początku 2008 roku. Więc to jest raz, że kolega, dwa, że człowiek, któremu uratowano karierę, nie poniósł odpowiedzialności za tragedię kasy. I ten... W międzyczasie był awansowany z roku na rok praktycznie. Dostawał każdą gwiazdkę generalską z roku na rok. I nawet w katastrofie smoleńskiej jest powiedziane, że oczekiwał czwartej gwiazdki i wylotu za wielką wodę, tak jak mówili chłopaki na pokładzie. No więc mamy po prostu mamy człowieka, który realizuje kolejne polecenie, czyli demontuje system bezpieczeństwa tego, że lotem już nie kieruje człowiek, który powinien kierować, tylko inspektor w postaci, no akurat w tym wypadku Błasika. No, znaczy pilot dowódca załogi był sprowadzony do poziomu woźnicy, no tak można powiedzieć, taksówkarza. No tak, do poziomu taksówkarza. I to mamy tych trzech ludzi, no i Jarosław Kaczyński, bo pan mówi o naciskach Nowogrodzkiej, które też były o tych 11 pismach, w tym też pismach z Nowogrodzkiej, których celem było pomiędzy rokiem 2008 a 2010 naciski szły od kancelarii prezydenta przez Błasika, przez Nowogrodzką, czyli przez siedzibę partii Prawa i Sprawiedliwości w celu zdemontowania systemu bezpieczeństwa lotów. Tak, i też szły, no, tak jak pan pamięta, tylko nie do 2010, tylko do 2009, bo te wytyczne Błasika, które umożliwiały przejęcie dowodzenia na pokładzie nad dowódcą statku powietrznego, były wydane 27 kwietnia 2009 roku. Okay. Tak więc między incydentem gruzińskim a wydaniem minęło 6 miesięcy, prawda? No tak, I tutaj chodzi o to, że to wyeliminowanie pilotów z procesu decyzyjnego było takim samym chamskim działaniem, jak działanie pana Karskiego, pana Gosiewskiego. No to mówimy o hejcie, przeciwko kapitanowi Pietruczukowi, który odmówił narażenia życia ludzi, swojego własnego, ale też ludzi, których byli mu powierzeni. Pasażerów, swoich członków załogi. Tak, po prostu odmówił, zachował się naprawdę tutaj, otrzymał jakiś tam order od ministra Klicha. Ministra Klicha, tak. Ale umówmy się, że i tak zakończył karierę w siłach zbrojnych i to była jakimś bezpośrednim zasługą tego hejtu, tak jak ja rozumiem ten cały
ten cały ciąg wydarzeń. No i potem wskazuje pan kolejnych: Władysław Stasiak, szef BBN-u, który ginie w katastrofie smoleńskiej, ale pan wskazuje jeszcze Jacka Sasina, który był też wskazany przez Andrzeja Dudę jako organizator tejże tego. Ale też pisma, które krążyły między instytucjami przed katastrofą smoleńską, ujawnione w prasie, w mediach w ogóle ujawnione te pisma, no nie pozostawiam według mnie żadnej wątpliwości, że organizatorami lotu do Smoleńska była kancelaria prezydenta, pan Stasiak, pan Sasin. To jest jasne, tylko nie podejrzewam, że ich podwładni. Czy w świetle tego, o czym mówimy, że tak naprawdę kluczowymi elementami doprowadzenia do tej katastrofy jest po prostu wyłączenie decyzji pilota i przejmowanie kontroli przez, krótko mówiąc, że zamiast merytorycznej decyzji, czy lądować można, czy nie, czy można startować, czy nie, nastąpiło przejęcie decyzji politycznych. Ja powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem tego, że Lech Kaczyński miał i nawet sam generał Błasik, no oni mieli tak małą wyobraźnię tego, do czego może to doprowadzić, że ryzykują. Pan tutaj przerwę panu na chwilę. W tym samym czasie, jak Błasik podpisywał wytyczne do lotów inspektorskich 27 kwietnia, tydzień wcześniej powstała podkomisja nadzwyczajna w Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która miała sprawdzić proces szkolenia lotniczego i dowodzenia lotnictwem, patologię tego procesu. Specjalnie powstała komisja po katastrofie Kasy, po katastrofie Bryzy, po katastrofie MiG-24. Specjalnie ta podkomisja powstała. Zaraz po powstaniu tej podkomisji Błasik ogłosił swoje wytyczne, które nie poprawiały bezpieczeństwa absolutnie. I co ciekawe, do tej podkomisji zostali skierowani posłowie PiS. Pan poseł Wojtkiewicz i pan poseł Seliga jako zastępca przewodniczącego. Ci ludzie doskonale wiedzieli na posiedzeniach tej podkomisji nadzwyczajnej, i jaki jest stan lotnictwa. Wiedzieli, że nawet kombinezonów nie ma dla pilotów, nie ma butów dla pilotów. Bo to były wyjazdowe posiedzenia podkomisji. Byli w Gdyni, byli w Tomaszowie Mazowieckim, w Łęczycy, w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. Nie dokończyli całej procedury przejrzenia całego lotnictwa sił zbrojnych ze względu właśnie na katastrofę. I tutaj posłowie PiS, wiedząc o patologiach procesu szkolenia lotniczego, dowodzenia lotnictwem, które zagrażają życiu ludzi, nie zrobili absolutnie nic, żeby poprawić to bezpieczeństwo. Od momentu powstania podkomisji, po incydencie gruzińskim i po katastrofach Kasy, Brezy i MiG-24, nie zrobili zupełnie nic. Do samej katastrofy smoleńskiej, znając patologię procesu szkolenia lotniczego. Między innymi patologie polegające na tym, że tak jak wspomniałem w ubiegłym programie, pozwalali, znaczy na wojnę do Afganistanu i Iraku trafiali niewyszkoleni piloci. Stąd niewyszkoleni, nieprzygotowani. Nie, do Afganistanu nawet była taka sytuacja, że do Afganistanu trafiali ludzie w góry, wysokie góry, trafiali piloci, którzy nawet w Polsce nie przeszli jakiegoś taktycznego szkolenia w górach. Nic nie było, żadnego szkolenia w górach nie było. I oni trafiali do Afganistanu. Więc mając wiedzę, posłowie PiS, no, ja śmiem twierdzić, że informacje z tej podkomisji trafiały do Kaczyńskiego, trafiały do tej wierchuszki pisowskiej. To nawet nie ma dwóch zdań, skoro mógł być możliwy hejt sterowany z Nowogrodzkiej przez Karskiego i przez wszystkich polityków tam, którzy brali udział w tym najeździe na pilotów po incydencie gruzińskim. Tak samo tutaj te informacje spływały na Nowogrodzką i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I pan Seliga, i pan Wojtkiewicz
te informacje na Nowogrodzką przekazywali. Więc jeśli te informacje trafiały na Nowogrodzką, to musiały jakieś reakcje być, ale nie było tych reakcji żadnych. I co ciekawe, hejt na pilotów skończył się dokładnie w momencie, kiedy Błasik podpisał te swoje wytyczne 27 kwietnia 2009 roku. Ale tutaj jeszcze oprócz tych posłów, którzy byli w podkomisji tej nadzwyczajnej z Seligi między innymi, jako wiceprzewodniczącego, nie zrobili nic, by poprawić bezpieczeństwo. Ba, nie zrobił nic sam świętej pamięci Aleksander Szczygło, który był informowany o patologiach i te patologie były wykazane 4 miesiące przed. Jego pracownicy udostępnili mu pisma, udostępnili mu informacje od pilotów, które no, w sposób no, nie budzący żadnych wątpliwości mówiły o tym, że istnieje zagrożenie, wręcz zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Jeśli nie reagował Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli nie reagował Rzecznik Praw Obywatelskich, nie reagował wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej i wielu, wielu, wielu polityków PiS, to o czym to świadczy? O braku wyobraźni, o głupocie, która przez te 2 lata w zasadzie od katastrofy kasy nie zapaliło się nikomu czerwone światło, które by ograniczyło tą głupotę i A wręcz przeciwnie, bo pomiędzy katastrofą kasy a katastrofą smoleńską pogorszono procedury, tak naprawdę zdemontowano procedury, uczyniono Lecha Kaczyńskiego de facto zarządcą samolotu i odpowiedzialnym za decyzje, które są decyzjami merytorycznymi, a nie decyzjami politycznymi. Ale to nie tylko sprawa lotów z Lechem Kaczyńskim. Wytyczne Błasika pozwalały niewyszkolonemu pilotowi, powiedzmy latającemu na Enie drugim, wsiąść do samolotu JAK-40 czy na przykład Tu-154 i przejąć dowodzenie. Z kolei albo w drugą stronę, albo nawet wręcz pilotowi śmigłowcowemu wsiąść do samolotu odrzutowego i czy odwrotnie i powodować jakieś tam wyeliminowanie dowódcy załogi z procesu decyzyjnego, albo kontrolowanie dowódcy załogi. Przed wydaniem tych wytycznych Błasika do lotów inspektorskich regulamin lotów mówił, że inspektor musi mieć musi mieć uprawnienia instruktorskie na dany typ statku powietrznego, którego pilota będzie kontrolował i musi mieć aktualne uprawnienia na ten lot, na ten samolot, na ten sprzęt, na śmigłowiec, na statek powietrzny. A te wytyczne Błasika tutaj wyeliminowały ten wymóg posiadania uprawnień i posiadania aktualnych uprawnień do lotów inspektorskich jako instruktor, bo konkluzja jest taka, że to instruktor, pilot przejmował dowodzenie dowódcom załogi, otrzymując tytuł inspektora, prawda? Po wytycznych Błasiku. Niech mi pan powie, czy coś się zmieniło po katastrofie smoleńskiej? Czy te rzeczy, które zostały dokonane przez Lecha Kaczyńskiego, generała Andrzeja Błasika, zostały wyprostowane? Czym to się skończyło? To znaczy, tuż po katastrofie smoleńskiej dowodzenie lotnictwem sił zbrojnych przejął generał Majewski. Generał Majewski uporządkował wszystko, wdrożył procedury i stworzył podstawy do poprawy bezpieczeństwa. I poprawa bezpieczeństwa następowała z każdym miesiącem, z każdym rokiem po jego dowodzenia lotnictwem. Dopiero
Znaczy 6 lat nie było, tak jak powiedziałem wcześniej, nie było żadnych wypadków. Dopiero po tym, jak wkroczył Macierewicz na stanowisko ministra obrony narodowej, zaczęły się wypadki podłamania śmigłowców, podłamania samolotów MiG-29, jeden wypadek, co lądował w lesie w 2017, tak, w 2017 roku. Pilot nie katapultował się, tylko wylądował w lesie i wysiadł z tego samolotu po prostu. Jeszcze jeden wypadek MiG-29, którym zginął Krzysztof Sobański, pilot, porucznik pilot Krzysztof Sobański. Następny wypadek był, gdzie katapultował się pilot ze względu na to, że coś tam się działo na MiG-29. Bo tam było tych wypadków MiG-29, jak Macierewicz objął stanowisko, no dosłownie kilka w ciągu tych kilku miesięcy. A czemu pan to przypisuje? No, pogorszenie jakości szkolenia. A czemu? Powiem panu od razu. Macierewicz, jak wszedł tylko na stanowisko ministra obrony narodowej, natychmiast wziął się za pilotów, którzy po pierwsze byli w komisji Millera, w wojskowej części tych pilotów. Tam był pułkownik Grochowski, jeszcze no, kilkunastu oficerów było w komisji. I pan Macierewicz oczywiście natychmiast tych wszystkich oficerów wyrzucił. Wyrzucił wszystkich oficerów, którzy nie potwierdzali zamachu i którzy nie chcieli współpracować w kwestii uprawdopodobnienia zamachu smoleńskiego. Pozbył się, znaczy odeszło na własną prośbę i on powyrzucał około 200 pułkowników. Wyobraża pan sobie, 48 generałów wyrzucił, albo odeszli generałowie. No, mnóstwo oficerów Wojska Polskiego odeszło, jak tylko Macierewicz przejął schedę po poprzednim Siemoniaku. Natychmiast. I dlatego pogorszył się stan lotnictwa. Jak wcześniej dowódcy jednostek mieli naloty rzędu 2000-2500 godzin, to później zostali dowódcami jednostek ludzie, którzy mieli 600-800 godzin. Jak wcześniej doświadczeni piloci mieli 700-800 tysiąc godzin, tak po tym ta drabinka się przesunęła do góry i doświadczeni piloci na MiG-29 mieli 400 godzin, co było, no, to jest jakaś paranoja. Doświadczony pilot z nalotem 400 godzin, to jest po prostu, to jest niedorzeczność, to jest po prostu niedorzeczność. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był major rezerwy pilot Arkadiusz Szczęsny. Rozmawialiśmy na temat matactwa w katastrofie smoleńskiej, o tym jak Antoni Macierewicz i jak ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, pogarszając jakość szkolenia polskich pilotów, ukrywali i ukrywają prawdę o katastrofie smoleńskiej. Prawdę, która brzmi, że odpowiedzialny za katastrofę smoleńską jest generał Andrzej Błasik, a człowiekiem zlecającym mu doprowadzenie do tej sytuacji jest Lech Kaczyński, wspierany przez swojego brata Jarosława Kaczyńskiego. Majorze, o czym porozmawiamy w ostatniej z rozmów dotyczących katastrofy smoleńskiej? Mówi pan o dzisiejszej rozmowie? Nie, od kolejnej. Kolejnej. Czy ktoś jeszcze tak został na Myślę, że powoli tutaj wyjaśniałem to, co łączy te wszystkie sprawy. No zastanowię się jeszcze, bo jest jeszcze kilka kwestii, które można by było rozwinąć, tak żeby po prostu Polacy zrozumieli to, co się działo między incydentem gruzińskim, a w zasadzie między katastrofą kasy, bo katastrofa kasy jest też bardzo ciekawą katastrofą. Tutaj raport, który został przedstawiony przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych, moim zdaniem nie przedstawia wszystkiego, co zaistniało w katastrofie kasy. O tym wrócimy do rozmowy, na ten temat wrócimy w kolejnej rozmowie. Moim Państwa gościem był major rezerwy pilot Arkadiusz Szczęsny. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, i do zobaczenia. Miło było, do widzenia.